co najchętniej jesz? Burgery i pizzę. Najbardziej lubisz kolor? Pizzy. Powiedz, kto jest twoim idolem? Jest taki facet. Ja. Więc ja jej na to, czy pani wie, kim ja jestem? Sebastian, panie Morningstar, coś mnie zastanawia. Myśli pan, że Jen wiedziała, że Sebastian był ożywieńcem, skoro wilkołaki mają niezwykle czuły węch? Oglądasz ten serial? Nie wydaje ci się dziecinny? W sensie historia chłopca i wilkołaka? Miłosna? Muszę już lecieć. Czekaj, opowiedz jeszcze o kuzynie. Jak to z nim jest? Jakie ma słabe strony? Chociaż zostań na lunch. Może najpierw sam cokolwiek zjedz. O, wolę inną kuchnię. Co się... No, przypomnij mi, w której scenie z ostatniego filmu wypadłem najlepiej? Co? Ale o co ci chodzi? Skup się, wysil muszczek. Dlaczego tak za mną szalejesz? Nie! Nie jesteś prawdziwym Sebastianem Belmontezem! Ty mała! Jesteś oszustem! Sebastian by się tak nie zachował! Nie! Jak możesz mi się oprzeć? Ej, żaruba! Znowu! Co robisz mojej kuzynce? Wysysam z niej cenne pokłady uwielbienia. Zobaczymy, czy ty jesteś taki mocny. Może od razu się przekonajmy. Głośno szczekasz, malutki, ale nie masz pojęcia, na kogo się porywasz. Będę strzelał na jakiegoś wampira energetycznego, który żywi się uwielbieniem fanów i bufona. Wow, strzał w dychę. Wiesz, jakbyś siedział w tej branży tyle, co stary Ben. Śmieszne, to pakuj się, staruszku, na emeryturę. Pia! Zapomnij! Nie, kiedy atmosfera się podgrzewa! Ja! I to wszystko? Ja się dopiero rozgrzewam! Znowu te kule żenujące! Musisz się bardziej postarać! Kop żaru! Jak śmiesz bić gwiazdę? O, pan Morningstar. Wezwać pomoc? Zaraz przejdzie. Nie musisz. Czekaj, nie! On cię! O, jakoś mi słabo. Wiesz co, dziękuję. Do tej pory nie urządzałem sobie takich uczt. Dopiero teraz czuję prawdziwą potęgę. Wy to kręcicie? Na serio? O nie! Ach, dokładeczka! Nie masz ze mną szans, mały! Pochłonę energię wszystkich, którzy mnie wielbią! Będzie Oscar! Dopóki koleś ma z kogo wysysać energię, nic nie poradzę! Zawsze możesz mu podkraść fanów. Warto spróbować. Tak, tak! Ej, ludziska! Patrzcie na mnie! Jestem dużo fajniejszy niż Michael Morning Klotz! I petara! Imponujące! No, przyznaję, połaskotało mnie nawet! Ale... Oho, patrzcie na mnie! Patrzcie, ludzie! Ja, ten płonący gość jest fantastyczny! Stary, dobry jest ten Inferno, co nie? Co? Co sobie wyprawiacie? Moja osłona! Zmiataj! Znajdź własnych fanów! Zwinę twoich! Nie! Ha! Będzie! Płonący gościu kosi! Wow! No dawaj, ognisty, dawaj! To bolało, prostaczyno! Jak tylko wpadniesz mi w ręce, to poczuję... Moja ręka! Dziękuję, dziękuję! Moi oddani fani! To są moi fani! Ich uwielbienie daje mi siłę od wieku! Nie dam ci ich sobie podebrać! Koniec z blaskiem reflektorów, Morningstar! Publiczność mnie kocha! Dobra robota! Kto by pomyślał, że będą mnie tak uwielbiać? Teraz do niego wzdychacie? Do tego amatora? Lepiej się stąd zabierać! Nie, nie. Kręć dalej. To ja jestem gwiazdą! Przepraszam, reprezentowałem pana Morningstara. Potrzebny panu agent. Jest panu ogień. Widzę pana w reklamach, filmach, serialach, na licencji. Nie, dzięki. Jak to? Chłopie, nie chcesz być gwiazdą? Gwiazdą? Jak on? Puder, przypudrujcie mi policzki.